Przepiszmy pierwsze równanie. Tutaj nic nie zmieniamy, ponieważ nie występuje w tym równaniu parametr. Natomiast w drugim równaniu literkę m mamy tylko tutaj. I podmieniamy tą literkę kolejno na minus 2, 0 oraz 2. To z tego, co już wiemy z poprzedniego przykładu, możemy zapisać, że ten układ będzie oznaczony. Czyli będzie to układ równań, w którym mamy jedno rozwiązanie. Teraz zbudujmy drugie równanie, drugi układ równań, przepraszam, wstawiając w miejsce literki m 0. Więc zostanie nam tak, tutaj 3y to się równa 6. Ten układ równań też będzie oznaczony. Układ oznaczony. Ponieważ w obu równaniach mamy wyrażenia, które po lewej stronie mamy wyrażenia, które różnią się od siebie i liczby po prawej stronie w równaniach też są od siebie różne. I jeszcze wstawmy dwójkę w miejsce literki m. O, tutaj zauważ, że po lewej stronie mamy dwa wyrażenia, które są identyczne. Natomiast po prawej stronie są liczby, które się różnią od siebie. Więc tutaj zwróć uwagę, że podstawiając w miejsce tego wyrażenia tą szóstkę, otrzymalibyśmy sprzeczność. 6 nie jest równe 4. Dlatego ten układ nazywamy sprzecznym. Będzie to układ równań, w którym nie ma rozwiązań.